Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Piotr Jakubowski, wójt gminy Radzanowo. Dzień dobry, witam panią redaktor oraz witam wszystkich słuchaczy. Panie wójcie, dość nieoczekiwanie objął pan fotel szefa gminy Radzanowo. Jak pan wspomina te chwile, w której dowiedział się pan o takiej propozycji? No cóż, minęło już ponad 2 lata, odkąd mam zaszczyt i odpowiedzialność pełnić funkcję wójta gminy Radzanowo. Całość, tak naprawdę cała ta sytuacja związana z objęciem przeze mnie właśnie mandatu wójta gminy była tak naprawdę następstwem nieszczęśliwego wypadku mojego poprzedniego szefa, świętej pamięci Mariusza Bieńka. Po jego śmierci fotel starosty objął Sylwester Ziemkiewicz, czyli poprzedni wójt mojej gminy. Nie ukrywam, że wcześniej nigdy tego nie planowałem. Zawsze świetnie układała nam się współpraca z właśnie obecnym starostą płockim. Sądziłem, że on wójtem spokojnie będzie jeszcze kilka kolejnych kadencji. No cóż, pamiętam, że w momencie, kiedy dostałem taką propozycję, byłem zaskoczony, natomiast nie czekałem zbyt długo z podjęciem tej decyzji, ponieważ bardzo lubię podejmować nowe wyzwania. Wcześniej gdzieś bardziej miałem plan na siebie, dalej z rozwojem pod kątem zawodowym, gdzieś z tym bezpieczeństwem, ponieważ wcześniej byłem kierownikiem Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. Lubiłem swoją pracę. Natomiast gmina Radzanowo już od dłuższego czasu dosyć dobrze się rozwijała. Tak jak powiedziałem, bardzo ceniłem pracę właśnie mojego poprzednika i stwierdziłem, że chcę to kontynuować dalej. A które ze zadań, które przyszło panu realizować przez te 2 lata, wspomina pan jako największe ze swoich wyzwań? Zdecydowanie takim największym wyzwaniem było postawienie nowego budynku przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym w Rogozinie. Te przedszkole powstało w zaledwie kilka miesięcy. W grudniu rozpoczęliśmy prace ziemne, a już we wrześniu kolejnego roku wprowadzaliśmy dzieci do przedszkola, setkę dzieci. Postawienie obiektu, który ma ponad 800 metrów kwadratowych w systemie zaprojektuj i wybuduj, czyli w momencie jak rozpoczynaliśmy w ogóle proces inwestycyjny, nawet nie mieliśmy projektu tego obiektu. Zrobienie tego w tak szybkim czasie wymagało ogromu pracy mojego zespołu. Tak naprawdę kilka razy w tygodniu robiliśmy narady koordynacyjne i w okresie projektowania, i w okresie samej budowy, ale udało się. Ale zdecydowanie to było największym wyzwaniem. Nie powiem, że te 2 lata były trudne, ale właśnie były pełne takich wyzwań. No to niewątpliwie wejście od razu z biegu, można powiedzieć, na stanowisko starosty, to musi być wyzwanie dla kogoś, kto wcześniej takiej funkcji nie pełni, starosty, źle mówię, wójta, przy staroście myślę. Ale z tych zadań już zrealizowanych pan się wywiązał, a na pewno ma pan jeszcze jakieś na myśli. Które są takie, które wpłyną na rozwój gminy Radzanowo? Przede wszystkim są to dalsze inwestycje w infrastrukturę oraz właśnie w oświatę. Inwestycje w infrastrukturę, czyli modernizacja dróg, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa systemu wodociągów oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. To są 3 takie priorytety, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Dalej planujemy dalszą rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogozinie, o której mówimy. Tam chcemy postawić nowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną. To jest priorytet. Jednocześnie kończymy projektować nowe przedszkole w Radzanowie oraz w ubiegłym roku udało nam się pozyskać środki z programu Maluch Plus i tworzymy już klub dziecięcy w Radzanowie. A te wszystkie inwestycje właśnie przełożą się na rozwój naszej gminy, bo to takie miejsce, gdzie jest dobra infrastruktura i ta infrastruktura drogowa czy kanalizacyjna oraz dobrze rozwinięta oświata, wybierają nowi mieszkańcy.
W większości osoby, które obecnie się budują na terenie gminy Radzanowo, są to osoby młode. Dla nich bardzo ważne jest to, do jakiej szkoły, do jakiego przedszkola będą uczęszczały ich dzieci. Mm-hmm. To prawda, ale dla mieszkańców też jest bardzo ważne poczucie bezpieczeństwa. Jakie działania w tym zakresie chce pan podjąć w przyszłości, jeśli mieszkańcy obdarzą pana ponownie zaufaniem? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Na terenie gminy Radzanowo mamy 6 jednostek, z czego 2 jednostki są w krajowym systemie ratowniczym gaśniczym, a to nasi druhowie strażacy jako pierwsi wyjeżdżają do wypadków pożarów. Niedawno pozyskaliśmy prawie 1,5 miliona złotych na zakup nowego średniego auta pożarniczego dla jednostki OSP w Rogozinie. Za chwilę właśnie ogłaszamy przetarg. Też dużo środków przeznaczyliśmy na zakup innego specjalistycznego wyposażenia dla druhów strażaków. Jednocześnie też wspieramy posterunek policji, który jest w Radzanowie. Dzięki środkom z Urzędu Gminy oraz ze Starostwa Powiatowego udało się policjantom z Radzanowa zdobyć nowe auto, ale to nie wszystko. Oprócz wsparcia Straży Pożarnej czy też policji, planujemy w miejscach, gdzie policja właśnie ma najwięcej zgłoszeń, założyć monitoring gminny. To są przede wszystkim parki, skwery, czyli miejsca, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, czy też do dewastacji mienia gminnego. Mm-hmm. Mówi pan o wielu inwestycjach i wiem, że wiele jest też realizowanych, między innymi to ważne skrzyżowanie też dla płocczan przy wyjeździe z Płocka w stronę Rogozina. Ale nie da się ukryć, że gmina ma ograniczone środki finansowe. Skąd chce pan wziąć na to wszystko pieniądze? Przede wszystkim chcemy pozyskiwać jak najwięcej środków, a mówiąc teraz o środkach do pozyskania, no to przede wszystkim KPO oraz nowa perspektywa unijna. Ten samochód dla OSP Rogozina, o którym mówiłem, to właśnie jest dofinansowanie z nowej perspektywy unijnej. Był to jeden z pierwszych naborów dla samorządów. Dziś myślimy o środkach na rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów. To jest przede wszystkim nasz priorytet. Mamy doświadczony zespół, który zajmuje się pozyskiwaniem środków. Tylko w tym roku, choćby z budżetu samorządu województwa mazowieckiego, udało nam się pozyskać już 1 000 000 złotych. To jest 1 000 000 na różnego typu zadania, od utworzenia skateparku w Rogozinie, po utworzenie skwerku w Radzanowie, zakup lamp solarnych, modernizację kilku świetlic. Naprawdę tych zadań jest sporo, czy też sterylizacja i czipowanie zwierząt. My akurat z tym problemem też borykamy się na co dzień. Systematycznie odbieramy zgłoszenia, że gdzieś jakiś piesek został porzucony. Natomiast, tak jak pani redaktor powiedziała, możliwości finansowe naszego samorządu są ograniczone. Analizując tak ostatnie lata, to średnio ze środków własnych mamy około 5 milionów na inwestycje. To żeby państwu teraz zobrazować, to przedszkole, nowy budynek przedszkola w Rogozinie, o którym mówiłem na samym początku, to jest 6,5 miliona złotych, a średnio kilometr zmodernizowanej drogi jest to 1 200 000. I mówię to o samej drodze, bez kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, czy też bez chodnika lub też ścieżki pieszo-rowerowej. Czyli faktycznie z samego budżetu niewiele by dało się robić. Nasza gmina się rozwija, ale nadal jesteśmy małą gminą o charakterze rolniczym. Ten charakter gminy się zmienia. Powstają u nas nowe osiedla, zabudowa jednorodzinna i wiem, że w przyszłości powstanie również zabudowa wielorodzinna. Dostosowujemy plany gospodarowania przestrzennego, żeby ściągnąć między innymi przedsiębiorców do nas, bo to z nich jest najwięcej podatków. Pojawiają się u nas nowe sklepy, nowe hale magazynowe i chcemy, żeby właśnie takich firm było jak najwięcej. Mhm. Jesteśmy w kampanii wyborczej, wybory samorządowe już 7 kwietnia. Wiem, że pan również startuje. Co chciałby pan przekazać mieszkańcom gminy Radzanowo? Przede wszystkim chciałbym im podziękować za te 2 lata.
Wiele udało nam się zrobić, wiele wyzwań jest jeszcze przed nami. Wspólnie z całym komitetem, z kandydatami z komitetu Tylko Konkrety mamy sprecyzowany plan składający się z 7 filarów na nadchodzącą kadencję. Chcemy zadbać o to, żeby nasza gmina rozwijała się nadal tak dynamicznie, jak rozwijała się do tej pory. Tak więc liczymy na Państwa głos 7 kwietnia i tu deklaruję, obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby gmina Radzanowo, każdy mieszkaniec gminy Radzanowo czuł się jak w prawdziwym domu. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Moim gościem był wójt Radzanowa Piotr Jakubowski. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców, Tylko Konkrety.